Cześć kochani, zapraszam Was na Mierzymy. Tej marki jeszcze na moim kanale nie było. Jest to marka brytyjska, marka tania. Kojarzy mi się z faszynową, z Pretty Little Things i nazywa się Boohoo. Na pewno dziewczyny, które mieszkają w UK, dobrze znają tę markę, bo jest bardzo popularna, często się reklamuje, jest dużo przecen. Ja o tej marce po raz pierwszy usłyszałam od Bugi Silver, którą serdecznie pozdrawiam. I ona mi właśnie powiedziała, że czasem sobie z tej marki zamawia, ponieważ jest bardzo duży wybór ciuchów i wszystkie rozmiary. Są od tych petit do XL, do plus size, poprzez te wysokie. Ja zamawiałam właśnie z tej sekcji wysokiej. Wybór jest duży i fajne jest to, że zarówno sukienki te, wszystkie sukienki macie w tej rozmiarówce standardowej, jak i w tej petite. Znaczy nie wszystkie, większość macie właśnie w tej wersji mniejszej, w tej wersji większej, więc to nie jest tak, że jakaś dziewczyna poczuje się gorzej, że nie ma dla niej sukienki. Jest dużo sukienek takich koktajlowych, wyjściowych, klubowych. Wiecie, że Brytyjki lubią imprezować i to są w miarę tanie ciuchy. Ja zamówiłam sobie te ciuchy po poście na Instagramie jednej z dziewczyn, bo bardzo mi się spodobały jakieś tam konkretne rzeczy i starałam się je wyszukać na stronie. Nie mam pojęcia, jakie są jakości, pierwszy raz będę je widzieć. Wydałam na wszystko 650 zł, przyszło mi około tygodnia mi szło, więc całkiem chyba długo, nie wiem, ale nie miałam żadnych opłat, bo wiadomo, że z UK nie mamy żadnego cła i tak dalej. Mamy tą paczkę, uhu! Mierzymy Boohoo. I od razu, jak będę wyciągać rzeczy, będę Wam mówić, ile kosztują, bo mam tutaj otwarte moje zamówienie, żebym nic nie przekręciła. Pamiętajcie o tym, że na stronie są bardzo często zniżki, bardzo często przeceny i ja również na przeceny trafiłam. Właśnie sobie przypomniałam, że muszę założyć dobry biustonosz. Moment. Żeby nie było, że w sportowym biustonoszu będę Wam robić Mierzymy ładnych sukienek. I pierwsza rzecz nazywa się V-neck Jumper Dress w rozmiarze ML, to jest łamany rozmiar, był ten mniejszy i był większy. I on kosztował 14 funtów. No jest to sweter akrylowy, już to czuję. Taki dosyć standardowy. Co on tutaj ma w składzie? Zobaczmy sobie. 100% akryl, 15 funtów. Także możecie sobie przeliczać, zaraz Wam powiem, ile to jest 15 funtów, żebyście mogli sobie... nie 150. Czyli 74 zł, dużo, niedużo. Jak za akrylowy sweter to sporo, chociaż w HM-ie bywają droższe. Ok, wskakuję w ten sweter i zobaczymy, jak on wygląda. Ok, mam ten sweter. Sweter wygląda tak. Jest to taki zwykły, tradycyjny sweter. Niczym się nie wyróżnia. Niby to jest sukienka. Czy ja bym to założyła do rajstop? Chyba nie. Do leginsów tak jak dzisiaj ok. Ale czy ja wiem, czy do rajstop? Chyba nie. Taki tu luźniejszy na dole, co jest fajne, że nie opina. Nawet robi tutaj taki efekt właśnie sukienkowaty. Nawet mi się podoba, ale jest to zwykły, przeciętny sweter w taki prążek. Dekolt jest fajny, bo jest większy, także to mi odpowiada. No nie wiem, co sądzicie. Póki co trochę taka faszynowa. Kolejna rzecz, mamy coś, wiecie, przeciwnego. Mamy sukienkę i to się nazywa Tall Belted Sequin Blazer Dress w kolorze Rose Gold. I sukienki zamawiałam albo w rozmiarze 12, albo w rozmiarze 14. W zależności od tego, jak tam była dostępność. I ta kiecka, kochani, kosztowała 30 funtów, czyli około 140 zł. Co za sukienkę, nie jest dużo. Tutaj mamy jakieś od nich takie plakietki. Żeby tego nie zdejmować do... jeżeli chcecie zwrócić. Także tego nie zdejmujemy. Wydaje się krótka, ale jest cała w takim... wow! Niezła. Dobra, jest na podszewce. Powiem Wam, że jestem w szoku. Ok, wskakuję w tą sukienkę i zobaczymy, jak wygląda. Słuchajcie, i zamówiłam sobie tutaj 14, ale jest dosyć luźna. Fajne rękawy, bo nie obciskają, nic się tu nie dzieje. Natomiast, no właśnie, tutaj nie ma żadnej haftki, nie ma tego, jak przypiąć. Czekajcie, zwiążę tutaj. Jakoś postaram się tutaj przytrzymać tym. Słuchajcie, no na pewno będę musiała coś tu pomyśleć, bo inaczej wszystko będzie na wierzchu. Sukienka jest dosyć krótka. Ja teraz mam na sobie leginsy. To mi się absolutnie nie podoba, że tu z przodu wszystko widać. Wszystko jest na wierzchu. To mi się podoba, rękawy są na tak, kolor jest przepiękny. Tutaj też trzeba by pomyśleć o drugiej haftce, żeby mimo wszystko tego kroku nie było na wierzchu. Bo tutaj jest jedna haftka, jedna, nie, dwie. Dwie haftki są w tej, nie haftki nawet, tylko takie coś. I to wszyte tak byle jak. Trzeba by tu pomyśleć, żeby to się lepiej zapinało. Bo sukienka sama w sobie nie jest zła. Nie wiem, czy bym się odważyła w niej wyjść w takiej formie. Chyba nie, no bo tutaj wszystko by było na wierzchu. To jest trochę ryzykowne. Może trochę na bok, tak z nogą, ale no nie wiem, nie jestem przekonana. Ale wiecie, na jakieś okazje myślę, że jak najbardziej. Tylko no tutaj trzeba coś zrobić z tym dekoltem. Trzeba to tutaj spiąć na wysokości stanika. Albo do stanika nawet tutaj przypiąć w ten sposób.
i już będziemy mieć fajną, fajną stylizację, fajny dekolt. Uważam, że sukienka jest bardzo udana, tylko ma niedociągnięcia, nie jest idealna. Za 140 zł oczekiwałabym, że będzie dobrze uszyta, a ona jest taka, chyba ma być taka frywolna, chyba ma być taka właśnie, że wszystko mamy na wierzchu. Ale sam w sobie kolor mi się bardzo podoba, rękawy mi się bardzo podobają, takie lekko bufiaste. Materiał jest ładny, myślę, że mi pasuje do karnacji. Tylko jest ten minus, że jest źle uszyta, tutaj mam wszystko na wierzchu. I naprawdę tu żadnej haftki nie ma. Zobaczę, jak to wyglądało jeszcze na zdjęciu i Wam pokażę, bo aż sama muszę sprawdzić. No na zdjęciu się układało, powiem Wam tak. Jest teraz nawet taniej. Na zdjęciu wygląda trochę inaczej. O tak wygląda na zdjęciu. Więc widzicie, na dole tego rozpora nie ma, tutaj jakby jest spięta, jest na zdjęciu jest uszyta dobrze. Na żywo jest uszyta nie za dobrze. Ale dobrze, można z nią coś zrobić i na pewno sobie ją zostawię i coś z nią pomyślę, bo mi się podoba. Sam materiał mi się podoba, to jest fajna baza, żeby coś z tym zrobić, ale nie jest idealna. Jest tutaj dosyć szeroka w pasie, tutaj to się nie układa. Nawet jak wezmę to w dół, to nadal ten biust tutaj wychodzi, nie. Kolejna rzecz, znowu jakieś swetrzysko i to jest Tall V-neck Jumper Dress w kolorze Mocha, w rozmiarze ML. I chyba ten sweter właśnie widziałam na Instagramie u jednej z dziewczyn. Sweter wygląda tak. Póki co taki, no też akrylowy sweterek. I on kosztuje 17 funtów. Nie za tanio. Wskakuję i zobaczymy, jak wygląda na mnie. Powiem Wam, że ten sweter mi się podoba, jest fajny. Do wysokich beżowych kozaków będzie wyglądał bajkowo. Naprawdę super. Myślę, że jest udany. Fajny kolor, fajnie się układa, tak trochę właśnie sukienkowato, dekolt ma piękne, nie za duże, nie za małe. Rękawy nie obciskają, one są dosyć długie, więc można je sobie wziąć nawet tak instagramowo tutaj, wiecie. Naprawdę spoko, można go podwinąć, można go opuścić. Taki, wiecie, zwykły sweter, ale jest w porządku, naprawdę jest w porządku. Na pewno można go fajnie wystylizować do właśnie do kozaków, do jakichś botków, do płaszcza. Jakiegoś szala. Jestem na tak. Ten sobie na pewno zostawię, jest spoko. Ogólnie nie będę tego odsyłać, bo to będzie trochę za drogo kosztowało, żeby to odsyłać. Ale wiecie, zawsze mogę oddać mamie i siostrze. Kolejna rzecz. To jest Tall Ruffle Hem Chiffon Mini Dress. W jakim to jest rozmiarze? Przez przypadek zamówiłam rozmiar 8. Ojej. Jest mała. Powędruję do mojej przyjaciółki. Jest mała, no. Zobaczymy, a w ogóle ona jest w pasie. Ona jest bez gumki w pasie, także zobaczymy, czy przyjaciółka wejdzie w to. I to jest serii Tall, ale no nie powiedziałabym, że to jest na wysoką dziewczynę, bo to jest... Chociaż może, no nie wiem. Także dam mojej przyjaciółce do przymierzenia. O kurczę, szkoda, że taki rozmiar zamówiłam. Ładna sukienka. Dlaczego taki rozmiar wzięłam, nie wiem. Kolejna sukienka. Tall Slinky Kimono Sleeve Skater Dress w rozmiarze 12. Taka śliska kimonowa. I ona jest w kolorze berry, w rozmiarze 12 za 14 funtów, czyli znowu podobna cena, taka leista bardzo, krótka i przezroczysta, jak widzicie, taki materiał. Ciężko im powiedzieć, załóżmy, zobaczmy. Ok, dziewczyny, rozmiar jest ok, ona jest jak najbardziej na mnie dobra, tutaj ma gumkę, wszystko jest w porządku, tylko jest krótka i nie wyobrażam sobie, jak wysoka dziewczyna może... Chociaż może, jak się ruszę, to tutaj wszystko będzie na wierzchu. Nie jestem przyzwyczajona do takiej długości. Napiszcie mi, co sądzicie o tej długości. Czy to jest dla mnie za krótkie, czy nie. Fajne ma rękawy. Ogólnie fajny, bardzo krój. Kiedyś bardzo często nosiłam taki krój właśnie skater dress, tak zwaną. Ale nie wiem, czy nie jest dla mnie za krótka. Dekolt jest znowu duży, więc tutaj stanik wychodzi, jak widzicie. Więc trzeba się albo poprawić, albo tu jakoś lekko przypiąć. Także napiszcie mi, co sądzicie o tej sukieneczce. No na pewno nie jest zła. Myślę, że mogłabym sobie ją zostawić albo odeślę siostrze. Także głosujcie w komentarzach na dole, czy oddać siostrze, czy ją sobie zostawić. Materiał jest bardzo w porządku. Nie prześwituje. Bałam się, że będzie prześwitywać, ale nie prześwituje. Wygląda naprawdę zacnie, więc jest w porządku. I to jest specjalnie do wysokich dziewczyn, więc jest dosyć krótka, jak nawet na wysoką dziewczynę. Okej, mam tu jeszcze dwie rzeczy w torbie. Kolejna rzecz to jest Tall Rib Batwing Wrap Dress w rozmiarze 14 w kolorze Stone. I ta sukienka to jest też właśnie, która została... O Jezu, jaka ona jest cienka. Jaka ona jest cienka. Zobaczyłam ją na Insta story u jednej dziewczyny. I mi się strasznie podobało, ale nie jestem pewna, czy ta dziewczyna jest wysoka, czy nie. I ta sukienka kosztuje 11 funtów. Znaczy ja Wam podaję cenę, ale one się zmieniają, są różne kody, kupony, więc nie przywiązujcie się do tych cen jakoś bardzo. Ogólnie ceny są dosyć niskie. Dobrze, że zamówiłam większy rozmiar, bo jest tutaj, jak widzicie, obcisła na dole i podejrzewam, że będzie mnie obciskać na dole, także już ją zakładam. Słuchajcie, góra jest jak najbardziej w porządku, góra mi się podoba, ale dół. Tu wszystko się opina, nie wygląda to estetycznie. O nie, jest tutaj za ciasne. Nie,
Nie, jestem na nie. Na Instagramie wyglądało to ekstra, dziewczyna po prostu miała to do połowy ud, a mi ledwo zakrywa tyłek. Nie. Widzisz, jak on mi to sięga? Do połowy tyłka. Powiem Wam, że jestem wkurzona na tą rzecz. Na górze wygląda fajnie, może sobie ją zostawię, żeby wkładać do spódnic. Ale jestem niezadowolona, bo naprawdę myślałam, że to będzie sukienka. Na Instagramie wyglądała jak sukienka, ta dziewczyna musi być strasznie niska. Ale to jest dziwne, bo ta dziewczyna jest plus size. I ona była dla niej naprawdę taka dosyć, no nie wiem, była na niej luźna i taka grubsza się wydawała. Może to była inna sukienka. A to w ogóle nie jest sukienka, zacznijmy od tego. To jest jakaś taka tunika, a nawet nie tunika, tylko bluzka dla mnie. I brzydko się odpina i czuję się w tym źle. Kolor jest ładny, kolor mi się podoba, rękawy są fantastyczne. Znowu rękawy są fajne. Ale krój, to nie jest sukienka i nie dla wysokich osób. Nie wiem, kto to w ogóle wymyślił. I ostatnia rzecz, oby się udała. Jestem zawiedziona, no bo ta rzecz, którą mam na sobie, ja dlatego właśnie zrobiłam to zamówienie, dla tej rzeczy. Ostatnia rzecz to jest Tall Ruffle Hem Chiffon Mini Dress. Rozmiar to znowu 12. Zobaczymy, czy w nią wejdę. Ona nie ma gumki w pasie. Ma tutaj normalnie takie przeszycie. Jest trochę bardziej taka sztywna. Ma podszewkę. Ma bardzo fajny materiał. No zobaczymy, jak wygląda. Oby ta była udana, bo inaczej się wkurzę. To jest chyba w ogóle ta sama sukienka. Nie wiem, dlaczego zamówiłam tą. Także zobaczymy, jak ona wygląda. Okej, teraz padniecie. Po pierwsze biust. Tutaj wszystko wyłazi. Ale ogólnie na górze jest spoko. Rękawy są okej. W pasie dopięłam się. Wszystko jest spoczko. Ale dół. Słuchajcie, ta sukienka jest za krótka. Ona mi ledwo zakrywa pupę. Ledwo. Masakra, jest tak krótka. Nie jestem w stanie... Nawet nie mówię, żeby się schylić, ale żeby funkcjonować w niej. Ogólnie zamysł jest fajny, nie jest to dla wysokich dziewczyn. Ja nie wiem, jak oni tutaj to mierzą, jak oni to projektują, ale nie jest to przeznaczone dla wysokich dziewczyn, na pewno nie. Także fajna sukienka, ale nie dla mnie. Podsumujmy sobie to zamówienie. Powiem Wam, że trochę się nastanawiałam na jakość faszynowa i trochę jest to jakość faszynowa. Moda tania, moda szybka. Nie zamówię na pewno ponownie szybko, chyba że coś mi się mega spodoba. Na stronie te rzeczy wyglądają kusząco, modelki są piękne. Powiem Wam, że te rzeczy są źle uszyte w większości, tak jak sukienki. Nie są dopasowane do wzrostu, do figury. Na zdjęciu wyglądają trochę inaczej, trochę lepiej. Materiały są przeciętne, jak z takiej taniej sieciówki. Swetry to swetry, wiecie, no nie jakby, nie jest sztuką zrobić, wiecie, spoko sweter, te swetry są przyzwoite, ale sukienki, no pozostawiają wiele do życzenia, jestem niezadowolona z tego zamówienia. Za 650 zł miałabym dwie naprawdę zarąbiste sukienki, lub jedną top w ogóle od projektanta, lub mnóstwo ciuchów z sieciówki, które bym sobie poszła i wybrała i dopasowała do siebie, więc jestem niezadowolona. Nie wiem, zastanowię się, czy może to nie odesłać, może zwrócę to, może zobaczę, jak właśnie zwroty wyglądają, bo na ASOSie zwroty są proste, więc może i tutaj bym wszystko po prostu zwróciła. Zobaczę, jak to jest returns, bo nie podobają mi się. How do I return? Zobaczę. Okej, okay, free, 14 dni. Tylko nie mogę... Cześć Aniuku. Muszę to rozkminić, kochani, bo póki co tutaj mam Hermesa brytyjskiego, mogę oddać do Asdy. Jeszcze co sobie, słuchajcie, doczytam. 14 dni, żeby coś wysłać. Od dnia, kiedy to otrzymasz, to w sumie może jeszcze zdążę. Aha, returning from outside the UK. Zobaczę, od razu przy Was tutaj wpiszę. Okej, mam tutaj po prostu etykietę zwrotu, ale jak zamówić tego kuriera spoza UK? To nie jest takie proste, bo w ASOSie idziemy po prostu na pocztę, a tutaj podejrzewam, że po prostu na pocztę. Dobra, będę Was update'ować w takim razie, może przy okazji następnego mierzymy Wam, opowiem, jak przebiegł zwrot, jeżeli mi się uda zwrócić, jak nie, no to też Wam dam znać. Dajcie znać, jak podobał Wam się dzisiejszy odcinek, co sądzicie o stronie Buchu, a przede wszystkim dziewczyny z UK, dajcie znać, czy często zamawiacie z tej strony. Dla mnie to jest taka strona z tanią... Mama. Tak? Jabłko? Jabłko. Amko? Amko. Amko. Dobra, ja uciekam, kochani. Dajcie znać, co sądzicie o Buchu. Czy zamawiałyście z tej strony dziewczyny z UK, czy zamawiacie? Dziękuję Wam za dziś. Przysyłam buziaki. Pa, pa. Cześć, kochani.